Nazywam się Romek Ludwicki i chciałbym Wam właśnie zaprezentować Ziemiecko Chałtnik jako socjokreatywny styl życia. Właśnie dlatego, że też okrągłe miasteczko ma być, chcemy, żeby było zrobione na modelu housingowym. Właśnie zanim w ogóle też Wam przedstawię, czym jest to housing, chciałbym też zaprezentować, jak my zaczęliśmy od takiego wspólnego życia, wspólnego mieszkania, ponieważ jest to dosyć powiązane z tym, że na mniejszą skalę, jako że właśnie wspólnie z przyjaciółmi wynajęliśmy sobie duży dom wolnostojący, jak tutaj widzicie na zdjęciu. Duży dom, 360 metrów kwadratowych. Także dzięki temu mogliśmy wspólnie mieszkać, wspólnie dzielić się swoimi pasjami, ponieważ połączyło nas też pewna idea ruchu Zeitgeist. Także właśnie mieliśmy siebie blisko, mogliśmy razem działać w tym ruchu, nie musieliśmy jeździć do miasta, a poza tym mogliśmy żyć oszczędniej, mieć większą przestrzeń takim samym kosztem. Ja na przykład wynajmując mieszkanie we Wrocławiu płaciłem w zasadzie tyle samo tutaj mieszkając. Tam miałem w Wrocławiu malutki pokoik, jeszcze współdzielony, tutaj miałem olbrzymią przestrzeń do dyspozycji. Także Wam tutaj właśnie chcę zaprezentować te wszystkie rzeczy, które robiliśmy w tym domu. Także nasze doświadczenia, ekonomia współdzielenia, czyli właśnie jak widzicie, wspólne posiłki przede wszystkim. Tak jak mówiłem, mieliśmy siebie nawzajem, mogliśmy na przykład wspólnie kupować sprzęty AGD do domu i używać je wspólnie, wszystko mogliśmy dzielić koszty użytkowania, koszty właśnie zakupów, jedzenia itd. Właśnie widać obfitość, jaką mieliśmy tutaj. Kupiliśmy właśnie towar po cenie rynkowej, ekologiczny za 3000 zł. My daliśmy parę set złotych, 200-300 zł. Właśnie to widać, gdzie jest duża grupa, można właśnie kupować więcej hurtowo. Tu jeszcze była duża zniżka, ponieważ był to towar, który już tam data terminu się zbliżała do końca. Także mieliśmy właśnie obfitość jedzenia, obfitość sprzętów. Mogliśmy właśnie od siebie się tworzyć taką grupę, która właśnie umożliwiała to wszystko. Na przykład także catering. Mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby to do nas przyjeżdżało jedzenie, żeby też do nas przyjeżdżali ludzie i coś wspólnie robić. Wspólną biblioteczkę sobie otworzyliśmy, czyli wszystkie rzeczy, książki, jakieś płyty umieściliśmy w jednej biblioteczce. Dzięki czemu każdy miał do tego dostęp, nie musiał się tą pytać, czy ktoś ma taką książkę, czy ma taką płytę, film, czy coś. Wszystko było dostępne. Właśnie jedna z ważniejszych rzeczy wspólne gotowanie, spożywanie posiłków, jako właśnie taki fajny, przyjemny aspekt mieszkania razem. Wspólnie gotowaliśmy. Tutaj właśnie mieliśmy też fajny system opracowany, gdzie się każdy zgłaszał, kto chce gotować w danym dniu obiad. Do tego był pomocnik i do tego była osoba, która sprzątała po posiłku. Jak się zbierał taki komplet trzech osób, no to mieliśmy zapewnione, że oni zrobią nam obiad. I jak się nikt nie zgłosił, to po prostu w danym dniu nie było obiadu, trzeba było, no, wspólnego obiadu, trzeba było sobie tam zadbać na własną rękę. Często się zdarzało to, że właśnie były wspólne... Tak, raczej częściej myślę, że... Taka się wykaza z tym, co się nie każdą obchodziło, więc czasami ode mnie było. Czasami ktoś eksperymentował i po prostu wyszło, no, niezjadane. Ile osób tam w tej 350 metrach? 12 osób. Tak maksymalnie. Różnie z rotacją. Tak myślę, że z 8-10 osób to był taki core, gdzie właśnie stałe osoby, a reszta się tak troszkę rotowała. Także właśnie mieliśmy możliwość eksperymentowania sobie różnych rzeczy. Tutaj właśnie chłopaki zmontowali taką mini akwaponikę. Czyli taki system, gdzie na dole stoi akwarium z rybkami. Pompowała wodę do góry, do doniczki, a w doniczce z keramzytem rosły sobie roślinki. I rybki, robiąc nawóz, pompowała tą całą wodę do roślinek, roślinki były nawożone. I po pewnym czasie, jak ta woda powoli sobie rosła w tej doniczce, uruchamiał się mechanizm, który spuszczał całą tą wodę szybko z powrotem już przefiltrowaną do akwarium. I to był taki obiekt zamknięty, gdzie właśnie rybki mają co jeść i roślinki mają nawóz.
Przeżyłem. Nie wszystkie. Na ile czasu już tam mieszkacie? Znaczy nie, to już nie mieszkamy. To mieszkaliśmy w 2012 od września. 10 miesięcy sobie tak mieszkaliśmy. Przeżyliście razem koniec świata. No, dokładnie. Przygotowaliśmy się na tak zombie, zwłaszcza jeden kolega. Ogólnie część osób już chciała bliżej Wrocławia, ponieważ też lokalizacja była taka, że tam ulica była błotna i to też dużo osób nie odpowiadało. Do jazdy było to męczące. Dla części osób woleli już Wrocław, a część, na przykład my, woleliśmy wieś. No i po prostu się rozdzieliliśmy, tak? My pojechaliśmy do ekoosady, a oni wrócili do miasta, założyli nowy dom we Wrocławiu. Tak, ale w ogóle właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie mieszkanie razem umożliwia nam zrobienie na przykład różnych eksperymentów, bo są ludzie, jest wiedza, można się powymieniać, można wspólnie przedsięwziąć jakieś działania i coś zrobić. Wszyscy się składali, a jedna osoba świata tylko doświadczyć, więc okej, to dalej wracamy i można było w ten sposób. Ale to był właśnie taki eksperyment, który też no, nie do końca działał. Mogliśmy sobie poeksperymentować. W ogóle nasza pierwsza akwaponika. Także hodowle domowe, tak? Wspólne hodowla boczniaków, pieczarek. Tutaj właśnie Kamila z Piotrkiem i nasz kolega Szymon tutaj podziwiają wielkiego boczniaka. Na dole tam jeszcze zdjęcie wielkiej pieczarki. Ile tam 300 gram? To ważne. No także właśnie wspólna praca, pomaganie sobie nawzajem. Tutaj właśnie Piotrek z kolegą majstrują coś przy komputerze, elektronika. Także tutaj także wymiana doświadczeń, wiedzy, pomaganie sobie nawzajem. Także wspólne ćwiczenia, yoga, zapasy, szóstka Vadera razem ćwiczyliśmy. Jest właśnie motywacja, bieganie, żeby właśnie coś robić razem, zapraszać też ludzi, żeby nam zrobić, na przykład tutaj koleżanka nasza też przyjechała do nas i jako trenerka jogi i właśnie mogliśmy sobie poćwiczyć wszyscy razem. No mieliśmy też na dole siłownię, taką matę, można było sobie poćwiczyć, worki treningowe, właśnie tam jakieś rękawice bokserskie. I też była duża przestrzeń, nawet żeby sobie perkusję walnąć w domu. Na szczęście elektroniczną, więc nie było problemu z hałasem. No tutaj właśnie kolega pasjonuje się grą na perkusji i właśnie marzył o perkusji, kupił sobie perkusję, miał miejsce, żeby to postawić. Wspólne świętowanie, tutaj urodziny Kamili mamy, gdzie wszyscy piekli ciasteczka i coś tam narysowali z intencją takim kremem, tak? Tak, Kamila tutaj właśnie zrobił. Także też miłe aspekty wspólnego życia, świętowanie wspólne różnych wydarzeń. No i także przede wszystkim dobra zabawa, wspólna dobra zabawa. Góry ma się takie przebieranki nasze. Tutaj też po lewej stronie koleżanka, która z nami mieszkała, jest taką wizażystką, która potrafi tak ucharakteryzować postacie różne. Pomalować ludzi. Także w teatrze pracowała, czy pracuje, już nie wiem. I na dole jakieś tam właśnie gry zespołowe, coś takiego. Także właśnie otworzyliśmy się na zewnątrz do ludzi i także robiliśmy wydarzenia z ludźmi, gdzie zapraszaliśmy ich do siebie. Tu jedno zdjęcie z takiego wydarzenia, gdzie właśnie zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku. Opisaliśmy, że zapraszamy do nas, żeby właśnie ludzie też poznali, jak my żyjemy, co robimy, jak się organizujemy. Także właśnie zrobiliśmy takie spotkanie, co też zaowocowało tworzeniem drugiego domu we Wrocławiu. No dole zdjęcie też z takiego naszych takich wewnętrznych też wykładów z tego ruchu Zeitgeist bardziej. Tutaj na przykład też kolega nam prezentował, jak zrobić akwaponikę, czy też właśnie mieliśmy prezentację o mikroorganizmach. Nie wiem, co tam jeszcze było. No, wiele takich różnych sobie prezentacji i wykładów robiliśmy. I właśnie tak jak mówiłem, powstał też kolejny dom, który się zainspirował nami i był to, dalej jest to dom wegan. Po prostu ich to połączyła taka idea zrobienia domu, gdzie wszyscy będą weganami, będziemy wspólnie gotowali sobie, poznawali różne przepisy i tak dalej.
Tutaj właśnie jest też, są zdjęcia z ich imprezy, jako że mieszka tam osoba, która organizuje i działa Food Not Bombs, czyli takiej organizacji, gdzie gotuje się posiłek z jedzenia, które już rolnicy by wyrzucili. Oni to zbierają z bazarów i wspólnie gotują razem z ludźmi i to po prostu rozdają, bo można tam przyjść, się najeść, albo też wziąć właśnie, wymienić się warzywami, albo po prostu wziąć też warzywa, jeżeli mają nadmiar. Właśnie to zrobi taki wymiennik, gdzie często mi brakuje do gotowania produktów sypkich, jakiś kasz, jakiś przypraw, w zamian można wziąć sobie warzywa. Także zrobi sobie taki free store, taka półka, szafka, strefa wolna od własności, po prostu nie chcesz tego, kładziesz tam, ktoś inny weźmie sobie, jeżeli potrzebuje, mu się spodoba i są tam właśnie różne drobiazgi, książki. Także tworzyli sobie coś takiego jak myśl krytyczna, po prostu zapraszają ludzi, którzy chcą sobie podyskutować tak bardziej intelektualnie na jakiś temat, po prostu organizator rzuca jakiś artykuł do przeczytania, czy jakąś książkę, czy jakiś felieton jakiegoś artysty, pisarza i później to sobie tam dyskutują, tak właśnie jak mówiłem, intelektualnie. Także organizowany jest śpiew intuicyjny, to właśnie raz się załapałem tak dosyć przypadkowo na ten śpiew. Fajna forma właśnie wyrażania siebie, jako że nie śpiewa się odgórnie z jakichś tam ustalonych tekstów, tylko śpiewasz to, co czujesz, wydobywając jakieś dźwięki, jakieś sylaby i z tego wychodzi jakaś tam muzyka. I ja się bardziej jeszcze wsłuchiwałem, o co tam chodzi i rzeczywiście niektóre momenty były poruszające z tego, co wychodziło. Także medytacje tam organizują, zazen. Tu właśnie głównie na zazeny sobie chodziłem, medytowaliśmy sobie, też taka fajna forma poznawania siebie. Tak. I kolejny dom to jest właśnie dom, który jakby powstał z tymi ludźmi, z którymi mieszkaliśmy razem w Żernikach. Oni właśnie poszli do Wrocławia, założyli tam drugi dom. To była barżanciarnia, w tej chwili też duża rotacja tam była ludzi i jest tam teraz więcej muzyków, ludzi, którzy tam zajmują się muzyką, grają na różnych instrumentach i nazwali to muzyczarnią teraz. Tutaj właśnie zdjęcia akurat ze zlotu też u Zeitgeist są, gdzie organizowali tam w tym domu. I właśnie tak sobie mieszkając razem szukaliśmy też, czym to jest, co my robimy. Zaczęliśmy właśnie znajdować różne terminy jak co-housing, jak co-living i właśnie myśleliśmy, że to jest co-housing, ale nie do końca, ponieważ co-housing jest już rozszerzony o więcej domów. To nie jest mieszkanie pod jednym dachem. To, co my robiliśmy, co wam pokazywałem przed chwilą, to jest właśnie co-living, czyli mieszkanie pod jednym domu. Co-housing jest formą rozszerzoną już na osiedle, gdzie każdy ma właśnie prywatny dom, ale żyją właśnie ludzie w bliskich relacjach dalej ze sobą, dalej też mają części wspólne i to jest specjalnie tak zaprojektowane osiedle, żeby ludzie mieli bliską interakcję ze sobą, żeby wręcz nachodzili na siebie i mówili sobie cześć, dzień dobry, co u ciebie słychać i sobie dalej coś robili razem. Właśnie co wyróżnia to housing? Przede wszystkim jest to miejsce zaprojektowane przez samych mieszkańców, czyli to nie jest tak, że to jest deweloperka i deweloper robi reklamę, chodźcie, mam osiedle, zamieszkajcie sobie i tak ludzie z łapanki, można powiedzieć. To jest właśnie na odwrót. Ludzie najpierw się poznają i mówią tak, chcemy mieszkać w co-housingu, chcemy sobie zaprojektować własne osiedle, więc siadają i to robią. Projektują osiedle, później budują, później w nim mieszkają, ale dalej nim zarządzają, dalej się organizują, nie zostawiają tego, tylko dalej chcą żyć wspólnie i dalej organizują swoją przestrzeń. Także co-housing często wyróżnia to, że ludzie tam sobie projektują dom wspólny, czyli miejsce, które też jakby zagarnia przestrzeń z domów prywatnych, którą można uwspólnić po prostu, jak wspólna kuchnia, wspólna pralnia, czy salon, czy siłownia. To coś, co nie musi być w każdym domu, coś, co można uwspólnić i podzielić koszta tego na wszystkich mieszkańców. Także jest przestrzeń prywatna, właśnie to też jest bardzo ważny aspekt, że to nie jest właśnie komuna, tam każdy ma swój prywatny dom, może sobie tam pójść, zaszyć się w swojej tam świątyni samotności, jak mu się znudzi, może za to właśnie wyjść do miłych sąsiadów, których wszystkich zna i ufa. Także często parking, wszelki ruch samochodowy jest tak konstruowany, żeby to było na zewnątrz miasteczka, żeby tam było bezpiecznie, żeby się nie musieć rozglądać, czy coś mnie zaraz nie przejedzie, też ze względu na dzieci, bezpieczeństwo.
Także wszelkie parkingi są na zewnątrz osiedla robione. Często także konsensus jest procesem podejmowania decyzji. O konsensusie też Wam będę dzisiaj mówił dokładnie w kolejnej prezentacji. Jest to właśnie najlepsza forma, jeżeli jest wspólny cel, tak jak to jest właśnie w cohousingu, wspólny cel mieszkania, tworzenia takiej przestrzeni, takiego osiedla. Dlatego konsensus jest najlepszą formą, jako że każdy czuje się współtwórcą takiego miejsca. I właśnie przede wszystkim też cohousing umożliwia nawiązywanie spontanicznych interakcji, tak jak właśnie mówiłem. To jest specjalnie tak zaprojektowane, żeby ludzie żyli wspólnie, a nie się separowali płotami i mówili sobie tylko ewentualnie, jak też słyszeliśmy od jednego znajomego, po 2 latach mówienia dzień dobry do sąsiada, w końcu mu odpowiedział dzień dobry. No, tu ma być właśnie zupełnie nowy. I właśnie wspólne tworzenie, tak? Tutaj właśnie mieszkańcy, tak jak mówiłem, wspólnie projektują osiedle, wspólnie później organizują się, utrzymują następnie tą przestrzeń. Dzięki temu jest to właśnie miejsce dopasowane do tych mieszkańców, do tych ludzi. Tutaj na dole są właśnie zdjęcia z cohousingu w Stanach Zjednoczonych, jak ludzie jeszcze wstępnie sobie projektują, układając sobie nawet takie właśnie jakieś klocki czy modele, jak to osiedle ma wyglądać, czyli takie wspólne warsztaty są robione. I każdy w grupie ma możliwość wypowiedzenia się, co myśli na dany temat, właśnie poprzez konsensus, dochodzenie do decyzji, jak to ma wszystko wyglądać. No i zaletę życia w cohousingu, czyli właśnie te bliskie relacje z ludźmi, jakie są budowane dzięki temu, że się znamy, dzięki temu, że projektujemy sami to osiedle, to budzi właśnie zaufanie do ludzi, zaufanie do sąsiadów, nie trzeba się, nie wiem, kamerować, filmować, stróżować, po prostu jesteśmy jakby taką jedną wielką rodziną. Jaki jest proces poznawania się takich ludzi? No, face to face. Ale co, przez jakiś tam czas znajdą się, czy spontanicznie tak? Po prostu trzeba robić spotkania, tak? Co jakiś czas, najlepiej co 2 tygodnie, organizować sobie wspólne spotkanie, gdzie się spotykamy i po prostu rozmawiamy. Na początku pewnie są to luźne rozmowy, tak? Poznajemy siebie nawzajem, kto kim jest, kto z czym się zajmuje, co go interesuje, jakie ma pasje. Następnie można już rozwijać dalej temat cohousingu, na przykład dalej debatując, a co ty sobie wyobrażasz w takim cohousingu, co byś tam chciał mieć. I dalej, tak, kolejne spotkania, już wałkujemy konkrety. I coraz bardziej poznając siebie, no, klarujemy to całe miejsce, jak to ma wyglądać. Ja też to się zgrają, jakby tak, no to się samo tworzy, tak jak na przykład ja to myślałem o takiej wiosce, żeby kiedyś w takim miejscu mieszkał. Mm-hmm. Jakby to się zaczyna zdarzyć, tak? Zaczynają się ludzie pojawiać, zaczynamy coś rozmawiać. Tak? No. Albo jak już chcesz w inny sposób, no to składasz, robisz stronę, jakby mniej więcej. No, gdzie ludzie przyjeżdżają też, tak? Tak. Naturalny proces taki. Mm-hmm. Tak, i kontynuując zalety, właśnie możliwość uczenia się od siebie nawzajem. Dzieci mogą także zapoznawać różne umiejętności, ucząc się od dorosłych. Także cohousingi często są wielopokoleniowe. Są także takie stricte nastawione na ludzi starszych na przykład, ale najczęściej są to wielopokoleniowe, jako że właśnie jest ta większa integracja między pokoleniami, gdzie i ludzie starsi czują się potrzebni. Nie są jakieś tam spichani na margines czy odsyłani do domu starców. Po prostu wszyscy żyją tam razem, każdy jest doceniany. Kiedy żyliście właśnie w tej większej grupie, to już była rozbieżność wiekowa, czy ludzie podobne? Nie, raczej podobne, to było 21-30 parę. Nie, nie, może jeszcze byli troszkę starsi, może 40. No. Ale tak, no nie mieliśmy aż takich ludzi starszych bardzo, na przykład po 60, bo to raczej takie młodsze. Bo właśnie jeżeli chodzi o co-living, jest to bardziej dla ludzi młodych jednak, bo ci mieszkanie pod jednym dachem, no bo wiadomo, to nie jest, co-living nie jest na stałe, to trzeba też zauważyć. To jest raczej pewien etap w życiu, żeby zrealizować jakiś projekt, jakąś ideę, czy zapoznać się bardziej bliżej. A no tutaj co-housing jest już bardziej takim na stałym miejscem, gdzie już właśnie się rzeczywiście inwestuje może jakieś pieniądze, jakiś czas i to jest już miejsce, gdzie można zamieszkać już do końca życia na przykład. Tak? Takie kolejniki to są takie domy też szkoleniowe, samo tak. Na przykład my chcemy,
Chcemy otworzyć też nowy co-living, zamieszkać z ludźmi, którzy chcieliby stworzyć okrągłe miasteczko właśnie po to, żeby się jeszcze bardziej poznać z takimi ludźmi, bo to już rzeczywiście wchodzi się w takie rzeczy bliskich relacji, gdzie no, żeby ta grupa przetrwała, żeby ta grupa się nie rozwaliła, nie wiem, żeby tam nie było słomionego zapału, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi, żeby to wyszło. Ludzie muszą dobrze się znać, sobie ufać nawzajem. Kolejne zalety trzeba w co-housingu, czyli właśnie często co-housingi sobie budują specjalne domy, gdzie są biura, przeznaczone są na biura, dzięki czemu ludzie nie muszą wyjeżdżać, nie wiem, codziennie do takiej pracy 8-godzinnej, co jest właśnie niewskazane ze względu na to, że taki człowiek nie żyje, no, jest w takim co-housingu, ale tak naprawdę go tam nie ma, tak? Nie żyje w tym co-housingu, jest weekendy albo wieczorami, jednak nie ma tej bliskich relacji wtedy, tak? Jednak ten człowiek bardziej żyje na uboczu niż w takim co-housingu. Właśnie wskazane jest, żeby takie miejsca pracy powstawały tam, już na miejscu, gdzie można na przykład zakładać wspólnie też kooperatywy, wspólnie jakieś biznesy, spółdzielnie i tak dalej. Także też chcielibyśmy takie coś robić w okrągłym miasteczku. Właśnie co to jest wspólny dom, czy ten dom projektowany wspólnie przez mieszkańców dla przestrzeni wspólnych i najczęściej właśnie ludzie tam co sobie projektują w takich co-housingach. I właśnie jest tam przeważnie taka duża sala, która może pełnić wiele funkcji. Jedną właśnie z funkcji, jak tutaj widzicie na zdjęciach, jest po prostu jadalnia, gdzie wspólnie spożywa się posiłki. Można organizować różne uroczystości właśnie. To akurat są torty, niespodzianki zrobione dla mnie, mieszkając w co-housingach, w co-livingach, przepraszam, pod jednym dachem. Tak, także właśnie miłe akcenty, można wspólnie... Okej. Tak, tutaj lot 31, no to liczba od urodzin, a po prostu pasjonuje mnie lotnictwo, latam na symulatorach samolotów po prostu i stąd ten tor, tak? No teraz już trochę mniej, ale dużo, wtedy żyjąc w tym domu, dużo latałem na symulatorze, pasjonuje mnie to dalej i stąd ten tort. A tutaj na 32 mojej urodziny to tak megabajty ROM, czyli komputerowo, jako że jestem informatykiem, ROM od imienia też, coś się fajnie nałożyło, bo i moje imię Romek i pamięć ROM. No jest też kopułka na dole właśnie, ułożona w słoneczko i w rogu jest Android, jako że też programowałem na system operacyjny Android po prostu. Zjadłem sam. Także nasz przyjaciel powiedział, że tort jest bardzo romkowy. No także w takiej dużej sali można organizować wszelkie imprezy, zabawy. Tutaj właśnie jest zdjęcie z co-housingu, gdzie sobie ludzie jakąś potańcówkę zrobili po prostu z jakiejś okazji. Także często ludzie sami mieszkańcy organizują się, żeby sobie tam coś pograć, jeżeli są muzycy, pobawić się w teatr nawet, jakieś sobie robić właśnie takie spektakle, albo też zaprosić ludzi z zewnątrz, żeby im jakaś tam kapela zagrała, czy jakiś teatr zrobili. Ponieważ jest to już większa grupa, więc tam ludzie też tacy mogą przyjeżdżać. Wspólny dom także posiada inne elementy, jak na przykład wielką kuchnię wspólną. Jest to bardzo fajny aspekt, jako że można tam przechowywać wszelkie sprzęty AGD, które się tak naprawdę używa sporadycznie i tak naprawdę zagraca nam to kuchnię. I takie rzeczy można kupić raz, trzymać je w wielkiej, dużej, wspólnej kuchni. Tutaj także przygotowane są posiłki dla wszystkich. Można to robić tam różnie, właśnie, albo na zgłoszenie się, że ktoś chce to gotować, albo na jakieś dyżury. Są nawet w Szwecji co-housingi, gdzie właśnie ludzie połączyli się w sumie tylko dlatego, że chcą wspólnie gotować, że chcą wspólnie jeść posiłki i zrobili sobie w bloku co-housing i bodajże tam jest chyba tak, że raz na tydzień jedna rodzina ma dyżur gotowania obiadów, no a reszta ma jakby wolne w gotowaniu. I nawet no, jak to jest tydzień gotowania, to nam jest tyle pracy, że tam nawet ludzie sobie urlopy biorą, żeby móc gotować te obiady, ale za to przez kolejny okres długi nie muszą w ogóle się tym zajmować, tak? Nie muszą gotować. Cały blok? Tak, tak.
I właśnie... 30 lat, że teraz miesiące. No, na przykład, nie? I to właśnie ich tak też spoiło, że właśnie miło jest zjeść razem wspólnie obiad. Nie? W takim dużym gronie sąsiadów. Także w dużym domu często są, w wspólnym domu są często pokoje dla gości. Nie trzeba właśnie specjalnie dla gości, którzy też mogą sporadycznie przyjeżdżać, przechowywać tam jakieś, znaczy tam dawać im ze swojego prywatnego domu jakieś, przeznaczać miejsce. Można to zrobić w dużym domu. No i salon jako właśnie też miejsce rozrywki na przykład, gra w jakieś gry planszowe i jakaś integracja. No i także miejsce do takich narad co-housingowych, czyli wszyscy się zbierają, żeby podjąć jakieś decyzje, co da, no, po prostu rozstrzygnąć jakieś sprawy do omówienia. Także często są tam pokoje dla dzieci, czy tam jeden pokój dla dzieci przeznaczony specjalnie, gdzie mogą sobie tam hałasować, brudzić, bawić się. Współdzielą zabawki, nie trzeba dla każdego dziecka kupować osobnej zabawki. Dzieci też się uczą, że to nie jest moja zabawka, to są nasze zabawki. No i także może być to miejsce dla dorosłych przeznaczone jako takie miejsce brudzące, gdzie można na przykład, nie wiem, farbkami malować, czy malować po prostu obrazy i nie brudzić jakiejś innej przestrzeni. Także często sobie co-housingi robią wspólne pralnie, po prostu jest taniej, efektywniej, można kupić lepszą pralkę, dużo lepsze pralki, bardziej wytrzymalsze i będzie to mniejszym kosztem niż każdy miałby sobie kupić osobną pralkę do własnego domu. No i także jest to miejsce integracji ludzi, tak? Można tam spotykać sąsiadów po prostu. No i wspólne siłownie, coś co mało kto może sobie pozwolić na taki sprzęt i trzymać go w własnym domu, zwłaszcza jak jest mały i ciasny. Tutaj można przeznaczyć po prostu jedną salę na zrobienie siłowni. Wszyscy wspólnie zrzucają się na sprzęt i każdy może z tego korzystać i ćwiczyć. No i także jak mówiłem, ten wspólny dom jakby zagarnia te przestrzenie z domów prywatnych. Co powoduje, że dom prywatny nie musi być zagracony wieloma rzeczami, jak sprzętem AGD, jakimś kuchennym rzadkim, jak zabawkami dziecięcymi. Łazienka jest luźniejsza, nie trzeba tam pralki trzymać. No i przez to właśnie dom prywatny może być mniejszy, albo może być taki sam, ale może będziemy mieli tam właśnie więcej przestrzeni w takim domu prywatnym. Okej. Okay. Co-housingi oczywiście często mają też wspólny warsztat, jakąś pracownię, gdzie można coś naprawić. Tak samo wszyscy rzucamy się na narzędzia. Wiemy wszyscy, gdzie te narzędzia są. Nie szukamy ich po domu prywatnym. Wszystko jest na miejscu. Oczywiście tu można też jakieś różne systemy się bawić, jakieś tam, nie wiem, zapisywanie, kto wziął coś i kiedy oddał. No jest to też miejsce, gdzie właśnie można coś zeperować, na przykład krzesło, i nie trzeba tego robić w domu prywatnym, nie trzeba tam brudzić, śmiecić, można to zrobić sobie w wspólnym warsztacie. No i obiekty rekreacyjne, często właśnie, no, prawie każdy co-housing ma takie wspólne miejsca, gdzie właśnie można się pobawić w przyrodzie po prostu, także ogródki, jakieś huśtawki dla dzieci, ławki, jakieś zjeżdżalnie, ogrody i tak dalej. To jest taki właśnie modelowy co-housing w Stanach Zjednoczonych, Dolina Pionierów. No taki właśnie znalazłem i myślę, że jest właśnie fajnie obrazuje, jak to powinno wyglądać. Właśnie mamy rondo. Jest to taka droga wewnętrzna, ale zobaczcie, że parkingi są u góry i na dole, czyli są na zewnątrz co-housingu, tam nie wjeżdża się samochodem. Parkuje się samochód na obrzeżach i właśnie wokół tego ronda zrobiono 30, tam jest 30 domów prywatnych. Tam mieszka około 60 ludzi dorosłych i tam może 20 dzieci, jak dobrze pamiętam. Ci domy nie mają garaży? No raczej nie, tak. Mają parkingi na obrzeżach, tam nie wjeżdżają sobie. I ten duży dom czerwony, z czerwonym dachem, to jest właśnie dom wspólny. Tam na dole jeszcze podejrzewam, są dole poniżej parkingu, podejrzewam, że tam są jeszcze jakieś ich wspólne budynki, może warsztaty właśnie, jakieś coś na warsztat przeznaczone. I całą lewą przestrzeń przeznaczyli sobie na zieleń, czyli to mają tereny rekreacyjne, ogrody, place zabaw dla dzieci. No i chciałbym też opowiedzieć, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o co-housingi. To na razie są właśnie w
cudzysłowie takie pseudo co-housingi tak naprawdę, bo takiego modelowego, jak przed chwilą widzieliście, jeszcze nie ma. Przede wszystkim w Polsce to się objawia jako kooperatywy niż pod nazwą co-housingi, z tym, że różnica jest taka, że kooperatywa polega na tylko i wyłącznie zbudowanie wspólnego domu i w zasadzie to tyle. Po prostu chodzi o to, że jest tanio, tak? Tutaj na przykład jest kooperatywa Pomorze z Gdyni, gdzie ludzie, którzy się już znali, byli przyjaciółmi, no dalej pewnie są, postanowili wspólnie zbudować sobie taką szeregówkę, dlatego, że będzie po prostu taniej. Współdzielone ściany, mniej na ogrzewanie i sami podjęli się tego tematu i dzięki temu tam, jak pamiętam, chyba zaoszczędzili może 30% na kosztach, niż by to mieli sobie kupić dom gotowy od dewelopera. Tutaj po prostu deweloper dostał od nich gotowy projekt, jaki ma zbudować. Miał już zapewnione, że ci ludzie to kupią, albo już z góry mu zapłacili. No to tylko im zbudował, nie musiał się martwić, żeby tam jeszcze szukać ludzi do zamieszkania. I to w zasadzie na tyle chyba, tak? Tam już nie ma jakiegoś większego życia co-housingowego razem. Oczywiście ci ludzie się znają, tam pewnie relacje też mają bliższe niż normalni sąsiedzi, ale nie jest to tak do końca jeszcze co-housing, tak? Nie ma tych wspólnych przestrzeni tak za bardzo. Tak samo co-housing we Wrocławiu, to jest na osiedlach Żerniki Wrocławskie, Nowe Żerniki. Tutaj jeszcze mają jakieś części wspólne, jakaś rowerownia, pralnia z suszarnią, świetlica. Nie jest to też dużo, tam cztery rodziny, to już chyba się też rozrasta, bo tam po prostu miasto samo dało ziemię pod dzierżawę, pod takie kooperatywy, zgłosili się ludzie. No niestety jest to drogie, tam ziemię chyba 300 tysięcy sama kosztowała pod dzierżawę wieczystą. No ale znaleźli się chętni i tam już, z tego co wiem, budowane jest te ich osiedle, te ich bloki. No nie jest to duże, bo tam jak widzicie tutaj są tylko dwa bloki mieszkalne z jakąś tam drobną wspólną przestrzenią. I też znalazłem w internecie projekt, to jest praca właśnie magisterska bodajże, pani Witkowskiej. Tutaj też nawiązałem z nią kontakt, żeby mi też opowiedziała bardziej, co chodziło z tej pracy i jak się dowiedziałem. To jest tylko realizacja jakby, która nie zostanie jednak wdrożona, tylko po prostu na terenie rzeczywistym sobie na poczet pracy zaprojektowała takie osiedle. Tutaj bardziej chodziło o samowystarczalność, ale jak widzę, jest to właśnie też piękny model co-housingu. Po prostu dlatego, że... To jest to? Tak, tam na dole jest ta kolej, jak się nazywa, jakaś taka pomorska kolej jest zrobiona. Tam właśnie jest stacja tej kolei. Właśnie na środku tutaj jest dom wspólny. Po prawej stronie są zaprojektowane domy wielorodzinne, takie większe. Po lewej stronie są domki jednorodzinne. Tutaj tak, każdy domek ma panele założone na dach. Przy każdym domku są ogródki. Każda rodzina może się zająć ogrodem. Właśnie chodzi o tą samowystarczalność, tak? Żeby ci ludzie też nie musieli wyjeżdżać za pracą na zewnątrz. Także też w domu wspólnym są też właśnie przewidziane przestrzenie na biura. Oczywiście też wspólna kuchnia. Nawet tutaj Ania pomyślała, że mogłaby być drukarka 3D, żeby mieszkańcy mogli sobie sami wyprodukować jakieś przedmioty, które by potrzebowali. Jest miejsce na kompost, tutaj góry to szare, są też tutaj ogrody, ule, własna studnia głębinowa. No jest to fajny krajobraz, dookoła jest jakiś tam las, też jakiś chroniony. Także też fajne miejsca rekreacyjne, jak tutaj przy lesie altanki. Tu jest garaż, też z zielonym dachem. Tu na dole jeszcze jakieś rekreacyjne boiska, jakieś ogniska, ławeczki, huśtawki. Jest też staw i wokół stawu Ania zaprojektowała bieżnię do biegania oraz do jazdy na rowerze z jakimiś tam jeszcze oznaczeniami, co tam 100 metrów na przykład. Tak? No niestety jest to tylko właśnie taka wizualizacja na poczet pracy, ale to cała praca jest dostępna też na Kofoto, tam na serwisie, o którym wam jeszcze powiem. Tam właśnie wrzucam takie rzeczy, co znajdę, to umieszczam w takiej bazie wiedzy. Aha, to się nazywa aha, od takiego oświecenia. No i tam to możecie sobie poczytać dokładnie całą pracę, tam wrzuciłem cały PDF.
No i właśnie też często, zwłaszcza w Polsce, co-housingi nazywane są komunami. No oczywiście to stereotyp, to nie jest komuna. Właśnie dlaczego, tak? W housingu nie ma jakby odgórnego wodza, który ma mówić ludziom, co mają robić. Ludzie właśnie sami się organizują, sami tego chcą, tak? Każdy czuje, każdy wnosi tam wkład i czuje, że jego zdanie jest liczone, że w sensie liczy się ktoś z jego zdania, tak? Że każdy to rozwija, rozbudowuje. W co-housingu też nie ma jakiegoś tam przymusu pracy przeważnie, tak? To jest, no, systemy są różne, tak? Aczkolwiek tutaj co-housing nastawia na różnorodność tych ludzi, że każdy zajmie się tym, co tak naprawdę umie robić i ci pomoże w jakiejś sprawie, a ty w zamian pomożesz jemu, tak? Bo ty jesteś ekspertem w innej dziedzinie, na przykład. Także strefy i przestrzenie wspólne są tylko takie, które oni sami decydują się, mieszkańcy sami się decydują na te przestrzenie, na współdzielenie czegoś. Nie jest to tak, że tam wszystko jest wspólne, tak? Że tam nie ma w ogóle prywatności. Właśnie w co-housingu jest prywatność, jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ prywatność też utrzymuje tą grupę, że ona się nie rozleci, tak? Że jak ktoś nie chce iść ludzi za bardzo, to sobie pójdzie do tego swojego prywatnego salonu, a nie do domu wspólnego. Mieszkańcy mają zapewnioną prywatność, tak, to mówiłem, i no i właśnie co-housingi powstają na zachodzie, tak, to już Stany Zjednoczone, tam jest ponad setka co-housingów. W ogóle wszystko wyszło z Danii w latach 60. No a u nas właśnie na wschodzie ludzie dalej mają ten stereotyp, że to jest komuna i u nas no, nic się nie dzieje w zasadzie, no mało się dzieje. Na razie są to właśnie, jak mówiłem, przymiarki takie kooperatywne, co też jest fajne, że ludzie właśnie się organizują, żeby sobie taniej wspólnie zbudować dom, ale na razie jest to, nie jest to aż tak bardzo rozwinięte jak na zachodzie. Czyli my liczymy z kokozem, tak? Tak, a propos wschodu, jeszcze na wschodzie, no leci taka inicjatywa jak Rodowe Siedliska, która się rozwija bardzo mocno właśnie w stronie rosyjskiej. Tak, tak, to też ten ruch anastazjowy. Tak, tak, tak. Żyją, adoptują wielkie przestrzenie, każdy ma swoje podwórko, ale też są części wspólne. Tak, bo to też trzeba powiedzieć, że ekosady, na przykład wszelkie, to też jest pewna forma co-housingu, tak? Tak, właśnie. To nie jest tam tak formalnie nazywane, bo i po co, tak? Po prostu oni to robią, tak? Oni się organizują, też widzą sami, że opłaca się to zrobić wspólnie, to prywatnie i tyle, tak? I to jakby naturalnie powstaje z tego też co-housing. I także właśnie mieszkając wspólnie w jednym domu, opracowaliśmy narzędzie dla właśnie takich grup, które chcą mieszkać razem, czy to co-housingów, czy co-livingów, czy jakichś fablabów nawet, to się też im może przydać. Jest to narzędzie co-housing tools, czyli w skrócie co-foto to nazwaliśmy. Właśnie na bazie wspólnego mieszkania brakowało nam pewnych rzeczy, które nam ułatwią organizowanie się. Dlatego zrobiliśmy platformę, po prostu portal internetowy, gdzie możemy właśnie wysyłać sobie prywatne wiadomości, także grupowe, do całej grupy. Możemy pisać na wspólnej grupowej tablicy informacje do wszystkich, obwieszczając o jakichś ważnych rzeczach, że tam, nie wiem, kominiarz przyjdzie. Planowanie zakupów. Tutaj też właśnie fajna opcja, że jak ktoś miał jakąś opcję kupić coś tanio, mógł zapytać reszty poprzez ankietę, czy kto chciałby wziąć udział w takim zakupie, kto chciałby się na niego zrzucić po prostu i z niego korzystać. To jest o tyle ważne, że właśnie rzadko kiedy każdy był, żeby się zebrać fizycznie i razem to ustalić. Tak? Każdy miał jakby swój tryb życia, praca, coś innego, różne godziny. Jeden stawał wcześniej, szedł od razu już spać, jak wracał do domu, inni siedzieli po nocach i tak często bywało, że rzadko było kiedy się spotkać, więc takie ankiety też właśnie rzucone przez każdy przez internet mógł tam wejść i zobaczyć, co się dzieje, kto co jakieś tam informacje porzucał. Także terminarze Wam też pokażę na kolejnym slajdzie, to fajna opcja, gdzie można ustalać wspólnie po prostu datę, kiedy chcemy coś zrobić, tak? kiedy kto będzie na przykład gotował. Rozliczanie wspólnych zakupów, to można powiedzieć był taki główny moduł, coś co właśnie było nam bardzo potrzebne, gdzie ktoś na przykład kupił coś na wspólny obiad,
I trzeba było pójść do każdego, no, podzielić tą sumę na ilość osób, która coś jadła i pójść do każdego, no jesteś mi tam winny złoty 25, nie? No nie mam teraz pieniędzy, no mam 5 zł, nie mam reszty, no i są same problemy, tak? Dlatego Kohoto nam to właśnie ułatwia, że wpisujemy po prostu taki zakup do tego programu, on to zaznaczamy, kto bierze udział w zakupie, on to wszystko już przelicza i dzieli. A dzieli tak, że zakładamy wspólną skarbonkę w domu i każdy wrzuca tam pieniądze ile chce, ile czuje, że będzie korzystał ze wspólnych rzeczy. I zapisuje to w Kohoto, że tyle sobie wrzuciłem i to sobie leży w skarbonce. I teraz ktoś, kto robi zakup, po prostu klikając, tak, to jest ten zakup, tyle wydałem i Kohoto wie, że od danych ludzi musi ściągnąć pieniądze dla tej właśnie osoby. I po prostu dzieli tą pulę pieniędzy odpowiednio wedle właśnie zakupów zrobionych. Także nie trzeba zasilać skarbonki ponownie. Można się odwzięczyć innym zakupem i Kohoto przeliczy, że teraz te pieniądze należą do Ciebie. Czy po prostu Kohoto pamięta, ile pieniędzy jest moich w tej skarbonce, tak? W tej jednej wspólnej skarbonce. I nie trzeba się tym zajmować w ogóle i liczyć tego na piechotę, czy używać nawet arkusza kalkulacyjnego, co też robiliśmy i co też zajmowało dużo czasu. Także tak było łatwo i najprościej. Środki trwałe, to też jest fajna rzecz, że po prostu robiąc zakup możemy zaznaczyć sobie tam, że to jest środek trwały, dzięki czemu można sobie wylistować takie wszystkie środki trwałe, jakie mamy w domu, czy jakieś droższe rzeczy, jakieś sprzęty AGD, jakieś meble może nawet, tak? I dzięki temu widzimy, co jest na stanie naszego domu. Bo my też robiliśmy coś takiego, że jak ktoś się zrzucał na te wszystkie sprzęty, a później odchodził, to mógł sobie wybrać, mógł sobie spojrzeć na tę całą listę tych sprzętów i powiedzieć, no ja bym chciał to na przykład, to też chciałbym zabrać, nie? A tamtego nie chcę, za tamte mi oddajcie pieniądze trochę, nie? To jakoś tam część. I mieliśmy taki trochę system, że bodajże do 50% zwracaliśmy, tak? A jak ktoś chciał coś wziąć, odkupić, to on za to płacił, te 50%, albo nawet można było zrobić licytację, jeżeli ktoś też mówi, nie chcemy Ci tego oddać, bo my też tego potrzebujemy, no to można było zrobić licytację na przykład i tak dalej, nie? Tak, ogólnie tak. Ogólnie byli ludzie tacy, że machają to ręką. Że jak już odchodzę, to nawet się nie zastanawiali za bardzo o tych środkach trwałych. Tak? Niektórzy to trzeba mówić, poczekaj, jeszcze środki trwałe, tak? Wybierz tam coś sobie. Aha, tak, rzeczywiście, dobra, to może. To na zwrot, tak? Tak, na zwrot. Nie? Ludzie często tym nie pamiętali, nie? Że po prostu że kupywali te sprzęty trwałe. Co, nie? I tak nawet odchodzili, czekaj. Na przykład proszę stuła na środki trwałe, no to 50 tak, jest tak, ciebie, tak? Tak, tak. No, no słuchaj, super, nie? I to właśnie fajne, że on jeszcze dostawał kasę trochę, nie? No. Konto grupowe. Tu też chodzi o to, że właśnie w tym systemie rozliczania się z zakupów tam każdy ma swoje konto po prostu, tak? Bo to ja wkładam pieniądze i te pieniądze są moje, ja mam tam konto założone. Ale jest też takie konto grupowe, jakby na cały dom, takie wspólne, gdzie takie konto grupowe też jakby może zrobić zakup. I wtedy wiemy, że ten zakup jest taki wspólny, że to nie jest... może tam przeznaczyć to na jakieś składki, nie wiem, fundusz remontowy, coś takiego, tak? Na takie konto grupowe. Te pieniądze należą do nas wszystkich. No i jest też ta baza wiedzy AHA, o której wam wspominałem, gdzie właśnie można wrzucać, można to wrzucać globalnie na serwis różne informacje, tak jak właśnie mówiłem o tej pracy dyplomowej, tam to wrzuciłem globalnie na cały serwis. Można też takie różne prace, projekty, informacje wrzucać do grupy, gdzie to jest widoczne tylko w zamkniętej grupie, na przykład w danym housingu czy co-livingu. Właśnie taki przykład jeszcze wam chcę pokazać terminarza, gdzie właśnie sobie zakładając taki terminarz, na przykład można sobie wybrać zakres dat, na przykład to na dany tydzień i ludzie sobie głosują, kto chciałby w danym dniu coś ugotować. I tu po prostu widzimy ilość głosów, czyli no, będziemy mieli w danym dniu kogoś do gotowania obiadu, na przykład w poniedziałek nikt się nie zgłosi, więc tam widzimy, że nie będzie obiadu wspólnego. No i tak dalej, kto będzie pomagał, kto będzie sprzątał po obiedzie i jeżeli jest zestaw obstawiony, to wiadomo, że będzie w danym dniu, wiadomo kto i tak dalej.
Także właśnie na Kohoto stworzyliśmy grupę Okrągłego Miasteczka, gdzie zapraszamy każdego, kto chciałby się przyłączyć do tworzenia Okrągłego Miasteczka. Tam właśnie możemy wspólnie, na razie jeszcze przez internet, jako że tak jest najprościej, a ludzie są rozproszeni po całej Polsce, możemy się komunikować i też wrzucać po prostu informacje, co się dzieje, co aktualnie robimy. Na przykład wrzuciłem ostatnio dokument, który opisuje różnicę między fundacją a stowarzyszeniem, gdzie każdy może to zobaczyć, przeczytać, o co chodzi, dlaczego tak. Można tam podyskutować na ten temat na przykład. Także takie fajne miejsce mamy tam, gdzie możemy właśnie zebrać wszystkich razem, zobaczyć, ile nas jest i razem na przykład rzucić temat, kiedy się spotkamy, kiedy coś zrobimy i tak dalej. A na jakiej zasadzie udostępniacie to narzędzie? To jest, tam się po prostu rejestrujesz za darmo. Ale korzystasz z tego. No załóżmy, ja prowadzimy fundację z kolegą, chcielibyśmy takie narzędzie na wewnętrzny użytek tylko. No, to tam się zakłada grupę. Jak założysz grupę, to tam tylko masz dostęp te osoby, które są w grupie. Tylko to one to widzą, tak? I tam sobie w grupie może się działać. Tak. No. To jest po prostu jako strona internetowa. Zero. Tak, zero. No i oczywiście my to robimy, więc też jesteśmy w miarę elastyczni, jeżeli coś tam trzeba poprawić, zrobić, albo ktoś znajdzie jakiś błąd, tak, to zaraz siadam i to naprawiam. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że to nie jest tylko dla istniejących grup, które już mieszkają, tylko dla tych wszystkich osób, które by chciały coś takiego tak, zbudować, a szukają ludzi do tego. To można zaproponować zbudowanie jakiejś tam grupy w jakimś tam temacie. Tak? Na przykład sympatycy, nie wiem, filmów i sobie chcą zamieszkać. Tak, dokładnie. Tam, w którym mieszka sam. Fotografowie na przykład. To można nawet, jest taka dobrowolna ankieta, którą można wypełnić, na przykład gdzie chciałbym mieszkać, koło jakiej miejscowości, czy w cohousingu, czy w coliveingu, a w jakim, można tam opisać siebie jakoś tam tagami. I dzięki temu ktoś inny może mnie wyszukiwać i zobaczyć, że ja bym pasował pod jego profil mieszkania, czy coś takiego i po prostu znajdować w ten sposób ludzi. I także można właśnie, tak jak Bartek mówił, proponować też grupy, tak? Że taka grupa się pojawi na mapce, bo tam mamy też na stronie głównej mapkę, gdzie są już jakieś grupki, gdzie się coś tworzy. I tam można też zaproponować, że no, chciałbym zrobić coś takiego i opisać tą propozycję i tam też mogą się ludzie dołączać do takiej grupy i tam już razem wspólnie dyskutować, jak to ma wyglądać dokładnie. Czyli tutaj wiem, że to jak coliving zakładacie, macie ten dom właśnie wspólny i szukacie jeszcze dwóch osób, no to wpisujecie swój profil, czy się zajmiecie, to szukacie. Właśnie w ogóle, to może być szukanie ludzi, jeśli chciałabym. No właśnie. Mogą być dzieci? Mogą być, tam są już dzieci w tym domu. Może też zrobicie prezentację taką właśnie też 10 minut o tym właśnie, co tam zamykacie. No, ale tak w ogóle to jeszcze problem tych wspólnot, bo jest dużo takich inicjatyw, się tak naprawdę nie mówi, nawet gdyby moja mama budowała blok z innymi mieszkańcami, bo ludzie często się tak zbierają po prostu, żeby zrobić wspólnie mieszkanie, żeby było tanie i sprawnie. Tak. I po prostu wspólnie coś na przykład buduje blok na 18 mieszkań. Nie ma przestrzeni wspólnej, ale też tam wspólnie powstaje. Tak, po prostu te kooperatywy, żeby zbudować. Tak samo jeszcze tylko przyszło się ciebie słowo, teraz też trochę żeby państwo. Są miasta, które, Jerzy Jurek mówił przez telefon na szybko, że są miasta w Polsce, które na przykład tworzą specjalne przestrzenie na terenie swoim dla ludzi, na przykład dzierżawa jest 99 lat i jest to całkowicie we Wrocławiu sporo. Właśnie tak jest. No właśnie. To właśnie pokazywałem te osiedle Żerniki, Nowe Żerniki. No, tak właśnie. I po prostu możesz tą ziemię dzierżawić na jakieś takie budownictwo, budowanie jakichś osiedli. To też chyba mogę powiedzieć, nie wiem, czy słyszeliście, w Krakowie grupa ludzi zbudowała sobie sami blok, sobie zbudowali bez dewelopera w ogóle. Tak? Oni właśnie podjęli cały ciężar deweloperski na siebie. Po prostu mieli tam ludzi, którzy wiedzieli, jak to zrobić i to zrobili. Tak? I im wyszło o połowę taniej. Finalny koszt mieszkania był 50% niższy, niż by mieli ceny rynkowe. No to właśnie moja mama tak. Oni budowali, chodzili codziennie na budowę przez 20 miesięcy. Każdy robił co mógł, kobiety jedne rzeczy, mężczyźni drugie, po prostu postawili blok 3-metrowy. Działa, można. Dokładnie.
No okej, jeszcze taki ostatni slajd, chyba będzie ostatni. No też kręcę wideo poradnik Okohoto, czyli właśnie omawiam daną funkcjonalność, co tam można zrobić. To też jest dostępne właśnie w tym serwisie oraz na YouTubie można poszukać po prostu Okohoto i znaleźć te poradniki. No i to będzie. Brawo!